Okej, już. Nie, Tomek zacznie. Gotowi? Kamil Kraska, 6. efektowne zwycięstwo w twojej karierze. Co, gratulacje. Dziękuję bardzo. Ciężka walka dla ciebie, czy po prostu tak dobrze się ułożyło wszystko? Kurde, powiem ci, że tak fajnie wszedłem w walkę, że dawno tak nie walczyło. Chyba pierwsza była taka walka, że no kurde, nawet się nie zmęczyłem. Super mi się walczyło, wchodziło to, co miało wchodzić. No naprawdę pięknie. Może ta klubowa atmosfera tutaj, bo jesteśmy w klubie nocnym i to może ci się udzieliło. Chodzisz po klubach nocnych? Pracuję w klubach nocnych, także kluby nocne mi nie są obce, więc może dlatego ta aura. Swoje środowisko. Słuchaj, technicznie jak wyglądała z twojej pozycji ta walka? No technicznie dobrze, co wchodziło to, co miało wchodzić. Nie musiałem nadużywać zapasów i parteru, wyszło w stójce, także czego chcieć więcej. Rywal wysoki, dość powiedzmy o dużym zasięgu. Obawiałeś się troszeczkę, że w tej stójce gdzieś trzeba będzie bardzo mocno podchodzić pod niego, pod ciosy, bo on jednak tą stójkę ma bardzo dobrą. Tak, ma bardzo dobrą stójkę, ale nie obawiam, nie był jakiś super wysoki, walczyłem z wyższymi rywalami. Troszeczkę wyższy ode mnie, ale ja na co dzień sparuję z takimi zawodnikami, jestem przyzwyczajony, ja lubię z takimi walczyć. Teraz już możesz zdradzić, jaki był gameplan na walkę, bo wiemy, że walczyłeś z Stójkowiczem. Czy chciałeś właśnie tą walkę podjąć z nim w stójce, czy bardziej do parteru i tam rozwiązywać sytuację? Chciałem podjąć walkę w stójce, żeby sam siebie też sprawdzić. No i oczywiście plan B był taki, może nie plan B, tylko taki był plan na walkę, że po prostu jak stójka będzie wychodziła, to mam walczyć w tej stójce, a jak będzie okazja, to obalić i zakończyć w parterze, nie? Jak już jesteśmy przy planach, to jakie ty masz plany na ten rok? Jaki masz cel, jeśli chodzi o ilość pojedynków? Jest dopiero początek roku, więc jeszcze z dwa na pewno pojedynki bym chciał zawalczyć. Zapowiadałeś, obiecywałeś mi nawet, że będzie walka wieczoru, to prędzej knockout. Myślisz, że wygrasz z Marcinem Kalatą? Widziałem tu kątem oka, że to był backfist obrotowy, więc może być ciężko, ale fajnie by było. A może, nie wiem, jakieś kopnięcia wieczoru. To w takim razie dziękujemy, gratulujemy i czekam na powrót. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.